Anna, hejo, witam Was bardzo serdecznie na kanale Holipka, a dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym odcinkiem Wielkiej Księgi Jorvik. Jest to zupełnie nowa seria, będziemy tu pisać księgę. Oczywiście w postaci filmików, odcinki będą w postaci rozdziałów. No i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i będziecie pisać również tę księgę. Jeśli chodzi o teorie, to będą się one przewijać, ale głównym zadaniem tej całej serii będzie właśnie spisywanie tego wszystkiego. Jakby układanie w całość. No, ale bez jakichś tam małych teorii oczywiście się nie obejdzie. W komentarzach piszcie proszę, jakie chcecie zobaczyć rozdziały, a przechodzę do dzisiejszego tematu. Dziś historia Jorvik. Uważam, że to dobry pomysł na początek, gdzie pogadamy sobie, jak to się zaczęło. Powstanie Jorvik będzie tylko dodatkiem i jedynie o nim wspomnę, bo myślę, że wszyscy dobrze go znamy. Skupię się bardziej na ważnych wydarzeniach, które wydarzyły się na przestrzeni tamtych lat. Mam nadzieję, że Was zaciekawię. Zapraszam do oglądania. Według legendy, która oczywiście jest prawdą, Jorvik była nędzną, pustą, szarą wysepką na morzu, gdy z nieba spadła gwiazda. Z gwiazdą oczywiście nasza kochana Aiden na koniu, która w prawej ręce trzymała światło. Kiedy umieściła blask na wyspie, Jorvik stało się piękną krainą. Według legendy jednak jest powiedziane, że bogini umieściła światło w centrum wysepki, za to w grze już później okazuje się, że umieściła je w Dolinie Złotych Wzgórz, gdzie odbywa się wyprawa światła. Dolina Złotych Wzgórz wcale nie jest w centrum wyspy, więc coś się nie zgadza i może to jest błąd ze strony twórców, a może w tym siedzi coś więcej. Coś, czego nikt się nie spodziewa i nikt nie wie, co to może być. Ja za błędem twórców. Mówi się, że dokładne miejsce, gdzie uderzyła asteroida, to kraina popiołów, znajdująca się za przepaścią popiołów. Jednak uważa się też, że jest to tylko odłamek ogromnego krateru, który ciągnie się aż po góry Jorla. Jeszcze tylko tak wspomnę, że to co mamy w Star Stable, nasza mapa, to tylko odłamek Jorvik. Prawdziwa mapa znajduje się w Stajni Marzeń, chociaż nie, przepraszam, to jest tylko południowo-zachodnia część wyspy, co oznacza, że Jorvik jest większa niż nam się wydaje. Czyli ta mapa, co mamy w Star Stable, to 1/3 południowo-zachodniej części Jorvik. Wyobrażacie sobie jeździć bez podwózek po oficjalnej mapie? No to twórcy mają co dodawać. Jeśli kiedykolwiek pomyślicie, że twórcy nie mają co robić, przypomnijcie sobie, że mają 40 nowych terenów do dodania. Taka mała ciekawostka. Wchodząc na tą poważniejszą ścieżkę, na Jorvik, jak i zresztą na innych częściach świata, były dinozaury. Ich osiedlem była Dolina Ukrytych Dinozaurów. Jednego nawet tam mamy. 20 tysięcy lat przed naszą erą ten słodziak zginął. Zakończyła się epoka dinozaurów na Jorviku. W tym czasie w kosmosie grasował potwór Garnok. Druidzi oczywiście musieli coś zaradzić i niczym ze Star Wars polecieli swoim statkiem kosmicznym do kosmosu po potwora. Zamierzali uwiesić go w Pandorii na zawsze. Ale zdarzyła się tragedia, kiedy statek przelatywał nad Jorvik, runął na ziemię. Potwór się wydostał i do tej pory czyha pod wodą. Stało się to nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. I mi na myśl przychodzi tylko jedna rzecz. Ktoś to sabotował. Po prostu jestem zdania, że któryś z druidów trzymał po tej ciemnej stronie mocy i zaplanował wypadek. Oczywiście to tylko teoria i to bardzo malutka. Nie sądzę też, by miała znaczenie, jeśli chodzi o teraźniejszy przebieg wydarzeń, ale to jedynie przychodzi mi na myśl, no naprawdę. Takie dokładne miejsce katastrofy jest na polach Erwentej i rzeczywiście tam jest UFO, można pojechać, ono nie jest jakoś specjalnie ukryte, więc możecie sobie zobaczyć. Wejdźmy na taką może bardziej historyczną ścieżkę. W 1218 roku wyspę odkrył w cudzysłowiu John Jarl. Powiedział przy tym: jestem John Jarl, syn Jorla. Ta ziemia jest teraz moją ziemią i nazywam ją Jorvik. I będę jej bronił przez całe życie, a nawet i po śmierci. Otóż Jarl nie był pierwszym, który odkrył wyspę, gdyż był już niezasiedlony lud Kaltransów, druidzi oraz pewien klan, który do tej pory siedzi pod wodą. I domyślacie się, o kogo chodzi. Jorl umarł w 1263 roku i pochowano go w grobowcu Jarla. W 1871 roku dochodzi do walki między... Dawam tutaj nazwy tych ludzi, bo nie wiem, czy je dobrze wymówię. Maurycia Buttergoda a Bermada Winterwella VII. Kłócili się oni o przeniesienie fabryki dynamitu.
Podczas strzelanki fabryka wybucha, co spowoduje trzęsienie ziemi. Trzęsienie spowodowało duże szkody w stajni Jorvik i tak powstaje teraz już nam dobrze znany Wielki Wybuch. I szczerze z tego co wiem, bardzo mała ilość graczy wie jak to miejsce powstało, ale teraz chyba wszystko jasne. Tego samego roku, 11 grudnia, pan Sans wyławia zwód morskiego potwora. 14 grudnia pojawia się artykuł w gazecie Życi Jorvik. Wydarzenie zostało opisane właśnie tak. 11 grudnia rybacy wyłowili zwód otaczający zatokę Jorvik odderzającego morskiego potwora. Było to stworzenie głębinowe, posiadało kilka par ogromnych oczu oraz macki. Kapitan pan Sanders twierdzi, że zarzucił sieci w okolicy znanej jako piekielna głębia. Niestety zanim naukowcy zdążyli zbadać naturę dziwnego stworzenia, rybacy wrzucili je z powrotem do morza nieopodal portu w Jorvik. Z powodu olbrzymiej głębokości, okolicznych wód oraz prądów morskich, łódź badawcza nie zdołała odnaleźć szczątków potwora. Pan Sanders to oczywiście nasz kochany sandawek pod innym imieniem. Szczerze nie sądzę, aby Sans wyłowił garnoka. Na zdjęciu w końcu potwór wydaje się mało za to garnuszek. Jest o wiele większy. Może to był jakiś hologram, test, by zobaczyć jak ludzie zareagują. Może. Jeśli macie jakieś teorie na ten temat, piszcie w komentarzach. Chętnie poczytam. W 1883 roku trwają poszukiwania lodowej czarownicy przez ekspedycję w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Cóż, niestety nic z tego nie wyszło. Moim skromnym zdaniem lodowa czarownica potrzebuje oddzielnego rozdziału, więc tu chyba nie ma co gadać. 11 czerwca 1891 roku zaczęła się historia z Depcor. O ich odwiertach prowadzonych przez Owena de Sansa, tak zgadzam się z wami, sandałek powinien dostać Nobla za te swoje ksywki. Możemy poczytać tak. Biznesmen, podróżnik, pan Owen de Sans powiedział: ten dzień na zawsze odmieni oblicze tej wyspy. Zamierzamy dokopać się do miejsc nieznanych dotąd człowiekowi. To początek wspaniałej epoki. Celem kompanii wiertniczej Depcor są poszukiwania nowych metali i rud. Nowa korporacja zapewni miejsca pracy dla setek robotników, a także zagwarantuje Jorvik wysoką pozycję na światowym rynku. 8 maja 1903 roku wydarzył się wypadek w firmie, o którym także możemy poczytać. 24 sierpnia 1904 roku Depcor zostało oficjalnie zamknięte, no i wkrótce wróciło pod bardzo nową, kreatywną nazwą Darkcor. 16 lipca 1933 roku dochodzi do wydarzenia, które, jak i sytuacja z Depcor i sandałkiem, też zostały opisane w gazecie Życie Jorvik. Jorvik ma bohatera! Został nim koń. Podczas szkolnej wycieczki do pobliskich ruin zaginęły 4 dziewczynki. Ekipa ratunkowa przeszukiwała cały teren. Dziewczynki odnalazł koń imieniem Little Starczeń ze szkoły jeździeckiej w Jorvik. Bohaterskie zwierzę odnalazło ciasną szczelinę, do której dzieci musiały się nieszczęśliwie zaślizgnąć. Dziewczynki są w lekkim szoku po rzekomym spotkaniu z duchem. Policja dokładnie sprawdziła szczelinę, ale zjawy nie odnaleziono. Little Starshine wydaje się być ciekawym tematem, ale łatwo można dojść do wniosku, że to po prostu dawniejsze wcielenie Starshine'a. W 1994 roku dochodzi do ślubu Sansa i Baronowej. No cóż, zrobiłam wam, mam nadzieję, ciekawą lekcję historii. To była najlepsza lekcja historii w waszym życiu. No i to na tyle w tym materiale. Piszcie swoje pomysły, piszcie też, czy się dokładnie przyjmie. I ja się już z wami żegnam, popatki!